23 października, 30 niedziela zwykła. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. No właśnie, my często gdzieś próbujemy dziękować Panu Bogu, że nie jestem jak inny. Stawiam siebie w świetle drugiego człowieka. Próbuję siebie usprawiedliwić w świetle zachowania innego człowieka. Zobaczmy często gdzieś w rozmowach, czy rozmowach z nami, z kapłanami, z księżmi, czy nawet gdzieś w sakramencie pokuty. My często się gdzieś próbujemy cały czas usprawiedliwić. Usprawiedliwić, że popełniłem, uczyniłem źle, tak i tak, bo ten ktoś mnie do tego sprowokował, bo to przez kogoś, bo to mój mąż, bo to moja żona, bo to mój przełożony, bo to mój współbrat. To przez nich. My nie chcemy przyjąć na siebie pełnej odpowiedzialności naszych grzechów, naszych słabości. Albo próbujemy często się gdzieś wybielić całkowicie. Przecież no staram się być dobry. Przecież ja nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem. My często gdzieś nie widzimy głębiej tego swojego złego postępowania, tylko taką budujemy otoczkę na zewnątrz, jacy my jesteśmy cudowni, dobrzy. My wiemy, że coś tam gdzieś w głębi jest w nas złego, ale nie. Ja nie chcę tego pokazać światu, nie chcę oddać tego Panu Bogu, żeby to uzdrowił, uleczył, dotknął, tylko mu pokazuję, Panie Boże, zobacz, jak jestem cudowny. To, co przychodzi dzisiaj ten faryzeusz i daje dziesięcinę i przed tym Panem Bogiem, ale dobrze, że nie jestem taki i taki, jak ten i tamten. A trzeba nam postawiać takiego celnika. Panie Boże, pochylam się przed Tobą. Ja grzesznik, ja ten, który tak upada, który zawsze Ci obiecuje, że się zmienię, który nieustannie biegam każdego prawie dnia do kościoła i spowiadam się raz w tygodniu, ale ciągle upadam. Miej litość nade mną. Przebacz mi, przebaczaj, ucz mnie drogi pokory, drogi miłości, drogi nawrócenia. To jest taka piękna postawa przyznawania się, stawania w prawdzie. W prawdzie o sobie samym. My boimy się prawdy o sobie, bo my nie chcemy pokazać swojego prawdziwego oblicza. Jesteśmy często właśnie obłudni, fałszywi, jak faryzeusz. Próbujemy wybielić się, pokazać lepszą stronę, której nieraz nie ma tak naprawdę. Kombinujemy, kłamiemy, zakłamujemy prawdę po to, aby w oczach innych być światłością. Ale to słaba światłość. To słaba światłość. Światłość przygasająca, chwilowa, która zgaśnie jednym podmuchem złego szatana, diabła, który jest cały czas przy nas, który czuwa. Moi drodzy, starajmy się być ludźmi wiary. Starajmy się być ludźmi naprawdę uczciwymi, wiarygodnymi. Dzisiaj świat takich potrzebuje. Dzisiaj świat jest tak zakłamany, tak zafałszowany, że dzisiaj brakuje ludzi, którzy stają w prawdzie, mówią prawdę o sobie. Dzisiaj takich potrzeba świadków. Prawda nas wyzwoli. Veritatis splendor, blask prawdy, to hasło sprzed tygodnia z niedzieli papieskiej. My mamy być blaskiem prawdy. Prawdy, która zakorzenia się w Panu Bogu. Z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.